Cześć, witajcie! Ja jestem Green Groove, a to, mimo wszelkich niezapowiedzi, pełnoprawny let's play z gry Shadow of Mordor. Postanowiłem coś nagrać. W ogóle wstałem rano i tak sobie mówię, a pogram w tego, Overwatcha. Patrzę, kuźwa, aktualizacja. Ja mówię, dobra, no to pogram w Star Wars Battlefront. Wchodzę na Origina. Kuźwa, aktualizacja Origina, później aktualizacja Battlefronta. Se myślę, no Shadow of Mordor chyba bardzo chce być nagrany, więc tak zrobił taką mi niespodziankę z rana, więc no jest Shadow of Mordor. Mam plan taki, aby to była seria tylko i wyłącznie weekendowa. Nie wiem, co z tego wyjdzie. Weekendowa to znaczy to samo, co było kiedyś tam parę lat temu u mnie na kanale z gry Lego Władcy Pierścieni, to znaczy sobota i niedziela o godzinie powiedzmy 12 bądź 13 będzie odcinek, ale tylko sobota i niedziela, a w tygodniu będą jakieś tam, ja to nazywam zapychaczami kanału, bo to będzie jakiś Overwatch Ranked albo jakiś Battlefront, cokolwiek, no wiecie, o co chodzi. Nie wiem, co z tego wyjdzie, ale powiedzmy, że no wy to widzicie w sobotę, tak? Ja to nagrałem dwa dni wcześniej, także mam nadzieję, że to będzie seria weekendowa, a teraz zacznijmy grę od nowa. Puste miejsce. Co my tu mamy? Tryb fabularny, król po... Aha, dobra, no to tryb fabularny. A poziom trudności? Może się teraz zamknę. Także tego. To jest naprawdę bardzo fajna gra. Znaczy nie wiem, czemu się nie odzywam, bo to... A dobra, w sumie się nie będę odzywał. Papa mi się nie zamyka, no ale cicho, Alberti. Zawsze mnie zastanawiało, co to jest w tym oku to czarne. A zawsze... Znaczy zawsze mnie to zastanawiało, a teraz już wiem, że to jest po prostu Sauron, tak? Który stoi sobie, to jest oko, w sensie to czarne wokół. Jak się to nazywa, to czarne wokół? Czarna dziura, kapa. No dobra, cicho tylko. I w ogóle mam taki zamiar, żeby nikomu nic nie mówić w trakcie rozgrywki, bo ja tę grę przeszedłem sobie raz, albo nawet dwa razy. Tam mogliście zauważyć, że w 96% ją przeszedłem, tak? I zajęło mi to 26 godzin, tylko ja zbierałem wszystkie te dziadostwa, te... jakieś znajdźki, te legendy miecza i w ogóle. A w tej serii prawdopodobnie zrobię to poza po prostu nagrywkami. Bo to jest monotonne, zabijać tych orków, no w kółko to samo. Dobra, sprawdźmy, jak to się walczyło. Prawy, aha, no to jest unik, tak? Dobra. No dobra. Za pleców ojca chcesz bić? Dobra, jestem za pleców... O, ciulu. A, na pierwszej syna, tak, to jest na pewno sposób na wychowanie. Jeb, mu walni z miecza. Flaki ci wypluję. Nie, no dobra, bez jaj. Znaczy, teraz będę walczył sam... A, dobra, nic nie mówię, kappa. Bym się wygadał. Jeb. Przytrzymaj shift i naciśnij prawy, aby wykonać... No to tak, no egzekucja. Przytrzymaj spacer, żeby biegać, lewy kontrol podczas biegu, aby go przewrócić. Aha, dobra. Gdzie jest jakiś ork? No dobra tam.
No, co jest? No, dostaniesz czy nie? Chcę ci zrobić... O, dobra. Ty jednak nie musiałeś. Ach, tu są. Boom, boom. Później będzie się walczyło o wiele łatwiej. Teraz to jest... Znaczy... Teraz nie... O, właśnie zrobiłem to, co chciałem zrobić, ale nie potrafiłem zrobić. Chciałem zrobić to specjalnie, ale wyszło mi przez przypadek. Dobra. A czemu mi się mieć na czerwoność? Aha, to nie... Aha, to jest krew. No tak. Bardzo pyszna kawa. Go, 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 idź do matki, tam nie wiem. Aha. Generalnie nie wiem, czy wam opowiadać tę historię, znaczy w sensie tłumaczyć, co tu się dzieje. W ogóle to jest trudna sprawa, bo powiem w skrócie, nie wierzę, aby był ktoś, kto w ogóle o tej grze nie słyszał, bo ona miała swoją premierę 2-3 lata temu i jakoś nie chce mi się wierzyć, że kogoś ominęła ta produkcja. Ja wiem, że może dla niektórych szału nie robi, że jest powtarzalna pod wieloma względami. O, dobra, się chwilę zamknę. No pewnie. Idź do niej. No tak, skradaj się. No dobra. W sumie skradając się idziesz szybciej niż idziesz normalnie. Alien. This is beautiful. Where did you find it? I still have a few friends left in London. Yes, I did. And nothing has changed. He's still very stubborn. I say we go anyway. Yeah, I will not come willingly. There must be a better life than this. Bo generalnie Talion, to jest główny bohater, ten po prawej stronie, wcale nie ta po lewej, jest strażnikiem bramy, czy kapitanem bramy. No generalnie jest kimś ważnym. Zaczyna się. I historia to jest taka, że orkowie po prostu powrócili do Mordoru. Papa. Uwaga, uwaga, kości strzelają. O. Bum, bum, bum. Znaczy to i tak jest bezcelowe, zaraz zobaczycie czemu. Na lekarzom to robię. W ogóle ci orkowie są, znaczy są urukowie, oni są pośledzeni. Oj. No i się skończyło. Czarna dłoń, chcę go żywego. Znaczy to jest chyba najgorszy moment, nawet ja, kiedy sobie robię jaja ze wszystkim. Ała! Mam ała, znaczy on ma ała. To jest najgorszy moment, nawet ja, kiedy sobie robię jaja ze wszystkiego. No tutaj po prostu mam dreszcze i... No, to nie jest wcale przyjemna scena w tej grze. A tak się ta gra zaczyna, to jest prolog tak naprawdę, więc... Nie no, nie patrzcie, nie patrzcie, nie warto. Nieprzyjemne.
Co ja mnie tu piszą? Na facboku. I to jest też ważna fraza, wstaniesz jako cień. No i elfi władca wybrał kogoś innego. Sorry, że tak kubek odstawiam, ale to jest duży kubek, tam jest z pół litra kawy. Mordo. Mordor. What has happened to me? You are banished from death. Ojoj. Just adrift between the worlds of light and dark. I chyba za chwilę zakończę nagrywanie i to wstawię jako prolog. Wiem, że tu szału nie było z gameplayem ani z niczym takim, ale jak nagram jakąś pierwszą misję, to potrwa też z 20 minut. Widzę, że też ma nagrywkę 11:30, więc teraz 30. Więc nie wiem. Pożyjemy, zobaczymy. Oj, coś pięknego. Już mam dreszcze znowu, tak jak za pierwszym razem grałem w tę grę. Jest naprawdę fajne, genialno. Dobra, skończycie gadać ze sobą? Jeszcze nie. Oj, oj. Dobra, czyli teoretycznie powinienem już w tym momencie zakończyć tą nagrywkę. Tę nagrywkę. No dobra. Mniejsza. Humanista, polonista, nie? Zakończyć tę nagrywkę, bo teraz zacznie się już typowa linia fabularna. A to, co przed chwilą mieliście zaszczyt obejrzeć, to był krótki, no krótki prolog, nie wiem, 12 minut miał, więc taki sobie prolog, można powiedzieć. Zobaczmy, może coś jeszcze będą mieli do powiedzenia? Nie, no ale jeszcze przekuję, żeby nie było jaj tutaj z czymś. I za chwilę wam coś jeszcze powiem, ale tam, a to w sumie powiem w następnym odcinku. Dobra, walić tam. I chyba teraz tym pozytywnym akcentem, miłym, bo przejąłem sobie kuźnię cienia. Stań tu ładnie przede mną, tak. Chcę się z wami bardzo pożegnać. Jeśli nie będziecie subskrybować mojego kanału, to będziecie wyglądać tak jak ten tutaj na ekranie, nie? No, a tak naprawdę to dziękuję za uwagę i do zobaczenia, no już jutro, bo to jest seria weekendowa, więc do zobaczenia. Hej!